Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zabieramy się za recenzję chyba najlepszej, na pewno najbardziej zaawansowanej w tej chwili klawiatury mechanicznej od TT Esports by Thermaltake. Mowa tutaj o klawiaturze Poseidon Z Forge. Widzieliście jakiś czas temu rozpakowanie, klawiaturka zrobiła naprawdę świetne wrażenie już w rozpakowaniu. Aluminiowa obudowa, mnóstwo dodatkowych przycisków, hub USB, własna karta dźwiękowa i tak dalej, naprawdę sporo tego się uzbierało. Miałem kilkanaście dni, żeby to porządnie przetestować. Udało się także ściągnąć oprogramowanie do tej klawiatury, więc pokażę wam też część programową w tej recenzji. Jeśli interesuje was cena tej klawiatury i innych od TT, sprawdzicie je sobie w opisie filmów. A teraz zaczynamy. Ok, więc oto klawiatura od TT Esports by Thermaltake Poseidon Z Forge. Jak widzicie, klawiaturka pełnowymiarowa, naprawdę świetnie wykonana. Pierwsze co wam pokażę, to opcjonalna podpórka pod nadgarstki, dołączana magnetycznie. Wtedy klawiaturka się powiększa i mamy podpórkę, jeśli mamy miejsce, jeśli używamy. Jeśli nie, wystarczy ją zdjąć i schować do pudełeczka. Klawiatura wyposażona tutaj w przełączniki sygnowane przez TT. Firma daje 5 lat gwarancji na te przełączniki. Do wyboru przełączniki typu Blue oraz Brown, 50 milionów kliknięć, przełączniki producenta Kale. Tutaj mamy wersję z Blue. Oczywiście jest charakterystyczny klik. Natomiast mimo wszystko klawiatura pracuje bardzo, bardzo fajnie. Kontynuując, mamy pojedynczy przewód w oplocie, zakończony tylko i wyłącznie jednym wtykiem USB, pozłacanym oczywiście. Długość przewodu to jakieś 180 cm. Teraz sobie tą klawiaturę podłączymy i jak widzicie, jest ona podświetlana na niebiesko. Mamy regulację tego podświetlenia, natomiast kolor może być tylko i wyłącznie niebieski. Zanim przejdziemy dalej, pokażę wam jeszcze drugą stronę klawiatury. Odwracamy ją sobie i widzimy, moi drodzy, zobaczcie. Odłączany przewód, bardzo fajna rzecz i mamy takie miejsca do porządkowania tego kabla. Możemy go wypuścić środkiem, jak jest teraz, albo z prawej, z lewej, górą czy dołem. Tak więc dowolne kombinacje. Mamy też porządne antypoślizgi, także tutaj na podwyższeniach. Podwyższenia jednostopniowe, co prawda, też gumowane. I sprawdźmy szybko przyczepność. Z podwyższeniami znakomita, klawiatura ani drgnie, zobaczcie, pcham ją mocno i cały stolik się trzęsie. Natomiast bez podwyższeń, no i jeszcze lepiej normalnie jak przyklejona. Tak więc pod względem antypoślizgowości test zdany na piątkę, jest bardzo dobrze. I teraz co my tu jeszcze mamy ciekawego? Zobaczcie, mamy 10 klawiszy po bokach do Mac, programowanych w programie oprogramowaniu TT. Potem mamy multimedia ukryte tutaj. Do tyłu, play, pauza, do przodu, stop, wyłączenie dźwięku, ciszej, głośniej, przełącznik profili, wyłącznik podświetlenia, przełącznik trybów podświetlenia, blokada Windowsa. Tu mamy też takie światełko, które nam podpowiada, jaki mamy profil aktualnie. Bardzo fajne logo TT, rzućcie okiem z bliska. Jak już podziwiamy, zwróćcie uwagę na obudowę klawiatury. Pewnie to teraz widzicie pod światło, że nie jest to, moi drodzy, plastik. Jest to najprawdziwsze, najwyższej jakości szczotkowane aluminium. Tak więc mamy tutaj do czynienia po prostu z ekskluzywną klawiaturą z najwyższej półki, najlepsze możliwie materiały. No i teraz tych wszystkich funkcji używamy z FN-em. Na początek profile. Zmienia nam się kolor tej diody. Możemy mieć aż 5 profili. Pokażę wam teraz podświetlenie. Troszeczkę przygasiłem. Może po kolei. Mamy tak. Pulsujące podświetlenie wybranych klawiszy. WSAD. Klawisze do 6. Numlock. Kolejny wariant. Jeszcze inny. Podświetlenie pełne pulsujące. I zobaczcie, mamy też kilka poziomów jasności. Wyłączone, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i w tej chwili mamy najjaśniej. Jak też widzicie, możemy mieć
podświetlenie stałe. W tym modelu jasność klawiszy jest naprawdę bardzo wysoka. Jeśli gramy po ciemku, wystarczy średnie ustawienie, a maksymalnie mamy tak jak teraz widzicie. I też podświetlone są nie tylko klawisze, ale przestrzenie pomiędzy nimi. Tak więc bardzo fajnie. Jest jeszcze coś, co warto wiedzieć o tej klawiaturze. Zobaczcie sobie tutaj. Mamy dwa porty USB 2.0. Jako, że jest tylko jeden wtyk, nie ma osobnego zasilacza też do podłączenia do prądu, dlatego maksymalne natężenie prądu tutaj jest ograniczone, ale mimo wszystko można te porty sobie fajnie wykorzystać. I zobaczcie, mamy coś jeszcze. Gniazdo mikrofonu i gniazdo słuchawek. Ale jak pamiętacie, ta klawiatura ma tylko jeden wtyk USB. Co to oznacza? Że nie jest to przedłużenie naszej karty dźwiękowej, lecz ta klawiatura posiada własny układ dźwiękowy. Tego, co jest napisane na stronie producenta, jest tutaj DAC, czyli konwerter cyfrowo-analogowy, po prostu wzmacniacz dźwięku plus układ dźwiękowy. I dla słuchawek jest to 48 kHz przy samplowaniu 16-bitowym, więc myślę, że jak na taki wbudowany układ w klawiaturę bardzo fajnie. Więc klawiatura ma zapewniać po prostu mocny i czysty dźwięk. I faktycznie jest naprawdę niezły. Doczepiłbym się tylko do tego, że czasami w słuchawkach, jeśli nie gra muzyka, słychać z tej klawiatury jakieś szumy. Czasami znikają, czasami są. Natomiast może być to dla niektórych osób jakiś mały mankament. W każdym razie sam układ sprawdza się naprawdę nieźle. Lepiej niż w niejednych słuchawkach USB z dołączonym takim układem audio osobno. Teraz zapraszam Was jeszcze do rzucenia okiem na oprogramowanie. No dobrze, prezentację i opis techniczny mamy już za sobą. Myślę, że była całkiem obszerna i sporo się dowiedzieliście. Teraz chciałoby się powiedzieć, że praktycznie klawiatura idealna. Oczywiście dla osób lubiących przełączniki typu Blue, które klikają. Jeśli nie wiecie, to jest też druga wersja tej klawiatury z przełącznikami typu Brown, czyli cichszymi bez kliku, więc jak kogoś te niebieskie po prostu denerwują, ma alternatywę. Dlaczego klawiatura prawie idealna? Jak widzieliście, pięknie wykonana aluminiowa obudowa, wytrzymała, zaprojektowana z głową, dużo klawiszy multimedialnych, klawisze dodatkowe, fajne oprogramowanie, system zmiany makr, podświetlenie regulowane, co prawda w kilku wariantach przypisanych na sztywno. No i właśnie tutaj zaczyna się kilka minusów. Podświetlenie w tej wersji tylko niebieskie i tylko takie warianty skonfigurowane z góry. Jest ich co prawda kilka, ale sami nie możemy sobie już wybrać konkretnych klawiszy do podświetlenia. Drugi minusik. Bardzo fajnie, że jest karta dźwiękowa. Natomiast jak nie gra żadna muzyka, słychać dość pokaźne szumy w słuchawkach. Nie wiem, czym jest to spowodowane, natomiast generalnie karta sprawdza się dobrze poza tymi szumami. One też czasami są, potem nagle ich nie ma, ale ten problem się pojawia. No i ostatnia rzecz banalna, po prostu cena. Cena w tej chwili jak na polski rynek naprawdę wysoka. Klawiatura prawdopodobnie stanieje, będzie przystępniejsza. Mimo wszystko biorąc pod uwagę jej zalety, to zdecydowanie górują nad tymi drobnymi wadami. I osobiście tą klawiaturą jestem naprawdę zachwycony. Jeśli chodzi o sam design, no to chyba w tej chwili najfajniejsza klawiatura od Titi, a przynajmniej jedna z najlepszych. Jeśli chcecie sprawdzić sobie cenę, to zobaczycie ją w opisie filmu, także innych klawiaturek od TT eSports. A na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, za chwilkę jeszcze podsumowanie, ocena końcowa. Zaglądajcie na kanał, zaglądajcie na Facebooka, dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Pozdrawiam Was, cześć!